W dzisiejszym odcinku zagram tą małą wyspą. Co? Nie widzicie jej? Więc proszę, malutkie Rodos zamieszkałe przez rycerzy z Rodos. Dodatkowo dowiecie się, jak zdobyć dwa osiągnięcia i dowiecie się, jak utworzyć dwa rzadkie kraje. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Patrzcie, mamy pana z takim bardzo fajnym hełmem i całą wyspę dla siebie. Możemy tutaj robić dziwne rzeczy. A że będzie to dość dziwna kampania, świadczy o tym chociażby to, że nie akceptujemy w ogóle kultury, którą mamy na naszej wyspie oraz nie tolerujemy religii, która tam występuje. Więc zapowiada się bardzo przyjemna rozgrywka, bo na Rodos mamy grecką kulturę i prawosławie. Na starcie też już tracimy praktycznie jeden gold na income, bardzo miło. I to powoduje, że w zasadzie możemy od razu skasować tą fortecę. Nie zapominajcie o tym. Zresztą, jeżeli ktoś zdobędzie tą wyspę, to i tak już w zasadzie po was, więc nie ma co przeciągać. Ale, bardzo jest ważne to, żebyście zadbali na start, żeby zarówno papiestwo, jak i Wenecja nie mieli się wzajemnie na rywalu. To dużo pomaga. Z Wenecją dlatego, że obecnie gwarantuje nam ona niepodległość, a może jeszcze nam się uda dołączyć do jej ligi handlowej lub zawrzeć sojusz, zawsze wszystko na propsie. Papiestwo dlatego, że mamy z nim związanych kilka misji, które musimy wykonać na początek. Swoją drogą postarajcie się o szybki sojusz z Aragonem, możliwe, że wtedy dostaniecie Maltę przywileje. I tutaj z unikalnych rzeczy mam 40% kraulanców na starcie, co jest super przydatne. Przywileje całkiem standardowo, oprócz tych dla mieszczan, gdzie biorę taki przywilej, który pozwoli mi wypudłać dzięki tej decyzji darmowy ciężki okręt za połowę czasu. Jest to dość przydatne w pierwszych wojnach. Zostawiamy miejsce oczywiście na tańszych doradców, jak tylko zwiększę stabilność. Jeżeli idzie o nasz dwór, no to sprawdziłem przed chwilą, nie mamy żadnego tańszego doradcy, więc nas nie stać na nich, ale oczywiście wykonujemy trik na tańszego doradcę militarnego. No i to mamy tą misję. Obrażamy rywala weneckiego, czyli na ten moje szczęście to akurat jest Bizancjum. Bardzo obrażamy. Nie niszczmy Konstantynopola, ja go chcę zdobyć. Obraźmy rywala papieskiego, czyli na ten moment Wenecję. Florencję. Dobra, na razie armia idzie totalnie w dół, bo nie będziemy toczyli jeszcze przez najbliższy rok wojny. Od razu zaczynamy budowę okrętu wojennego. Musimy go mieć. Oh my god, 2 lata aż będzie się budował. No niestety, jeżeli mamy tak wysoki unres, no to mamy spowolnione budowanie statków. Przydałoby się to stłumić. No chyba, że oddamy Rodos Bizancjum, ale chyba bym wtedy przegrał grę. Przechodząc jeszcze do idei Unitów, mają bardzo unikalną mechanikę, jak na państwo katolickie mogą piracić wybrzeża innowierców, jak i heretyków. O, i mamy dyscyplinkę na starcie, jak miło. Pozostałe rozwinięcia są takie mech i w zasadzie nie ma co więcej o nich mówić. A, i warto o tym wspomnieć, że jesteśmy teokracją, więc jak tylko pauzujemy grę, będziemy mogli wybrać naszego następcę. Oczywiście nie mamy zielonego pojęcia, jakie on ma statystyki. Prawda? No nie do końca. Pokażę wam pewien eksploit, którego osobiście w tej kampanii nie zamierzam stosować, ale wy możecie chcieć. Robicie twardego save'a oczywiście i zobaczcie, wybieramy pierwszego lepszego władcę, 4-1-3 statystyki, no ale teraz robimy Alt F4. Jesteśmy ponownie, wybieramy tą opcję i nadal dostajemy władcę 4-1-3, więc możecie podejrzeć w tych decyzjach, jakich macie władców, a potem wybrać najlepszego. A zobaczmy przykładowo kolejnego w kolejności. Hehe, dziwnie to powiedziałem. Okej, no to może go zostawię. Nie ukrywam? Bardzo fajny jest, bardzo. No okej, to się może przydać nawet u naszego władcy. Łapiemy sojusz z Wenecją i w sumie teraz zajmujemy się papiestwem, jak i Aragonem, który już stracił Unię nad Napolem. Co za pech. Chociaż Aragon chyba teraz szybko tracił Unię. Aj, co za błąd, nie wypłynąłem na piracenie i pewnie już nie mam co tu piracić. Nie, no dobra, nadal mam co piracić. I właśnie to teraz chcemy zrobić naszą flotą jak najszybciej. Bardzo przydatna jest mapka dewastacji, bo piracenie ją nabija, albo ta mapka piracenia, która wam pokazuje, gdzie w ogóle możecie uderzać. I czekajcie, jakim cudem tutaj tak mało jest spiracone. O tak, pieniążki dajecie. I trzeba to powtarzać co ile lat, bo nie pamiętam. 20, nie wiem ile, co 10 lat. Zdobywanie funduszy zakończone. No i prawie 400 golda od inwestorów z Bliskiego Wschodu zebranych. No i szczerze mówiąc, na razie naszą flotę możemy zmoldbolować. Ona nic w zasadzie nie będzie robiła sensownego. Dobra, zdobycie sojuszu będzie utrudnione. Dlatego jednak pójdziemy robić ręczne roszczenia terytorialne do Bizancjum, bo musimy dość szybko im wojnę wypowiedzieć. O, mamy Fuksa. Osman zaatakował Dul Kadir, więc trochę ta wojna potrwa. No dobra, może nie tak długo jak myślałem. Ups. Dodawałem troszeczkę Rodos. Mam okazję zdobyć jeden darmowy punkt developmentu. I co mi da 20 punktów developmentu w kulturze greckiej, którą no, za chwilę postaram się akceptować. I w sumie umożliwiło mi to posiadanie Bizancjum jako rywala. Roszczenie do Morei, no i atakujemy. Ja już nie będę w stanie tutaj zdobyć żadnego fortu nawet. O nie, ja mam kawalerię. Dobra, wywalamy ją. Po co mi ona? O, dobrze, Karaman zaatakował osobno i chyba też osobno zaatakowała Akunjulu. Albo i nie. No ale oznacza to, że ta wojna trochę potrwa. Chyba, że Karaman tak szybko zabije bierze
stolicę. Noż w mor. Wow, fajny admirał mi się trafił. Czas rozpocząć naszą krucjatę od zdobycia Konstantynopola. Wiadomo, ulubiony przystanek krzyżowców. Tylko fajnie było, jakby miał dyplomaty do tego. No na razie bitwy wygrywamy. Bardzo się cieszę. I za Ateńczykami również sprawę rozwiązujemy. Super, teraz musimy tylko zająć dosłownie każdą biedną prowincję, żeby Bizantyjczycy nie rekrutowali wojska. Ej, i znowu fuks. Osman zaatakował Epirus. Bardzo dobrze. Który ma sojusz z Reguzą, który dołączył do tej wojny, więc trochę będzie oblegał Osman. Aha, Wenecja będzie atakowała Bizancjum, co w sumie jest dobre, okej, bo nie mogę się przejść przez flotę połączoną Teodory bizantyjską. Trochę peszek i muszę im topić statki po kolei. Klucz to żeby przy ataku Wenecji być wszędzie pierwszym tak naprawdę. I musimy zobaczyć, czy Konstantynopol jest teraz pusty, czy możemy iść go zająć. No niestety, 5 tysięcy wojska tutaj siedzi. Dopiero teraz udało mi się wykonać misję na przekonanie papieża, żeby poparł nasze roszczenia do Grecji. Trudno. Szkoda, że już pół Grecji jest pod naszą okupacją. Nie wierzę, wygrywam desant na Konstantynopol. Co tu się wydarzyło? Jak? Jak to jest możliwe? Dobra, nie wiem, jak to się udało, ale podejrzewam, że może chodzić o tą dyscyplinę tutaj i z doradcy. Jak widzicie, Bizancjum jest rozrywane i gdyby nie ta Wenecja, to byłby idealny start, no ale niestety nie będzie. I jeszcze Wallbridge na drugim tiku, nie! Teodoro White pisujemy, a Konstantynopol upada dzień później. No i teraz to, czego na pewno nie możemy zrobić, to uczynić Bizancjum naszym wasalem, więc to będzie mega ciekawe, bo dostajemy, jak widzicie, dwie wojny na raz. Po prostu... to z kim i dlaczego tu toczy walki? Jej! Więc wojnę kończymy następująco. Zdobywamy wszystkie prowincje bizantyjskie dla nas i pieniężemy dużo pieniędzy. No nie tak dużo, ale zawsze coś. Pamiętajcie, że zjadając całe Bizancjum, dostaniecie za darmo Atenę. Po prostu dziedziczycie wasala. Tyle. I możemy kontynuować naszą wojnę o zdobycie pozostałych prowincji w Grecji. No ale jakby to powiedzieć, do wojny z Osmanem będziemy potrzebowali już sojuszników. No i myślę, że takie Węgry mogą być ciekawe, o ile nie wpadną za chwilę pod Unię z Austrią, ale chyba się nie zanosi. A może? Ile ziemi dostaliśmy? Skanderberg jeszcze żyje, to ja wiem już, z kim schodzę sojusz na pewno. Ten kraj bardzo nam się może przydać podczas kolejnej wojny z Osmanem. Tak samo jak z okazji zbliżającego się Halloween mogą wam się przydać przeceny na horrory. Mnóstwo tytułów w bardzo dobrych cenach, linki jak zwykle w opisie. Dobra, i uczyjmy kulturę grecką naszą główną, to przyspieszy proces korowania tych wszystkich prowincji, które będziemy zdobywali od nich. Następnie rozważę, oczywiście już po utworzeniu odpowiedniej nacji, zmianę na turecką, ale nad tym jeszcze się zastanowię. Bo raczej Francji w tej kampanii to ja tworzyć nie będę, nie? A z tego co patrzyłem, w wymaganiach na utworzenie Jerozolimy nie ma nic na temat kultury odpowiedniej. Jeżeli popełniam błąd, no to mi o tym powiedzcie. Za to religii zmieniać niestety nie możemy. Ej, gdzieś mam katolików? To czemu nagle mam 25% tolerancji? Przy zerowej tak jest? Ach, kamano, Aragon, dajesz ten sojusz tak blisko, jednocześnie tak daleko. Dobra, będzie trochę buntów do tłumienia, ale jestem na to gotów. Gigantyczna rozbudowa floty, ale musimy teraz to zrobić. Półtorej roku i wojna z Osmanem, no chyba, że nie będzie po tej stronie cieśniny, to wtedy nie. Udało się, zawarliśmy sojusz z Aragonem. Teraz, czy dadzą nam wyspę? Tak od razu? Bez żadnego eventu? Nic? Dostaliśmy za darmo? O, nawet kor mamy tutaj. Super. Ale coś, mapka piractwa jakby się nie zaktualizowała? No bo piracić mogę. Ha, od kiedy Wenecja lubi Osmana? Od kiedy? Ja się pytam, od kiedy? Ha, to jest chyba okazja. Albania została zaatakowana, ale Albania ma gwarancję od Wenecji, więc Wenecja też ma wojnę z Osmanem. Będzie ciężej, ale może warto. Kim bym był, gdybym nie obronił mojego sojusznika? Dobra, teraz gdzie są moje armie? Halo? O, tutaj, dobrze. O, dostaliśmy przynajmniej krucjatę. Ale moi doradcy mi umarli, no nie. Dobra, widzę, że Wenecja zajęła się flotą osmańską i raczej powinna to wygrać. Raczej. O, chyba właśnie zniszczyłem 1000 bezcennych osmańskich dział. Haha, frajer. Gorsze jest to, że muszę tutaj bardzo mikrować, bo cały czas nie mam czasu odnowić moich murali, więc nie mogę stoczyć tej bitwy z wojskiem osmańskim. Tym bardziej, że zobaczę, oni tu mają tą swoją przekoksaną kawalerię, więc nawet bym nie chciał toczyć tej bitwy. I tutaj też mają kawalerię, o nie! Okej, będą chyba dwie bitwy z Osmanem, zaraz zobaczymy. Bo tutaj zobaczcie, co, jak głupi jest bot. Tu ma generała, tu nie ma generała, tu będzie bitwa. Co tu się dzieje? Ja to biorę. Neapol, proszę, nie zawiedź mnie, dołącz do tej bitwy. Dołącz do tej bitwy, proszę cię. Neapol, przeginasz Neapol, naprawdę. Tu idź. No dobra, przeciwnik Babidus 2. Mamy więcej morale. Oh my god. Dyscypliny, nie morale. Jest, Neapol dołączył, dobra, wygrana bitwa. Stąd Osman nie zszedł i bardzo dobrze. Okej, mam wrażenie, że Osman może się wycofywać na tą wyspę tutaj. Jeżeli tak, to odcinamy go. Zdobywając tą prowincję...
Może jednak nie. No dobra, zmiana planów, lecimy do Gelibolu. O, Węgry chyba wybrały samodzielność. Tu jest Hyundai teraz następcą. Ostrzał! Ej, zobaczcie, robi to Wenecja, niszczy Osmana tutaj. A ja szturmuję ten fort. I powiem wam, że na najnowszym patchu nie będzie można tego już robić jako Bizancjum. Dajecie, chłopcy, dajecie, oni już prawie padli. Zobaczcie, jaki moral. Tak, forteca zdobyta i wojna wygrana. Ło, ja się zastanawia, która armia dostanie stack wipe'a w tej prowincji, bo ta zatrzyma się w tej. Mam drobne what the fuck? Ale nie! Ale jak, on też miał kłódkę! Udajmy, że nie było sprawy, tak, wszystko jest okej. Okay. Przejście zabezpieczone, armia osmańska żyje, zaraz zdobędzie mi fortecę. Co? Zbyt wysokie podatki? Nie wiem, o co wam chodzi, nigdy nie ma za wysokich podatków. Dobra, zdobycie tego fortu było kluczowe, udało się, wszystko pozajmowane. Teraz może przejdziemy na drugą stronę, ewentualnie spróbujemy jakoś pozbyć się Tunisu z tej wojny. W ogóle ta wojna była zdumiewająco łatwa, tak czy siak. Osman bardzo późno wezwał swoich sojuszników do tej wojny. I teraz przedzieramy się do Anatolii. Nie wiem, jakim cudem wygrywamy, ale wygrywamy. Chyba głównie dlatego, że Osman robi bardzo głupie bitwy. Patronage for Renaissance Art? Jak najbardziej. Ten Skanderbeg naprawdę robi różnicę. Wygrywamy dzięki niemu praktycznie każdą bitwę. Jestem jedynym sojusznikiem węgierskim i za chwilę kończy mi się okres pokoju z Austrią. Chyba nie? Nara Węgry? Nie ma co, sojusznicy poczyszczą mi bunty. A, skończyli mi wojnę! Ej, nawet dobry peace deal. Okej, nie jest źle. 39 agresywnej ekspansji u Mameluka, u Osmana 75, więc potencjalna koalicja chyba nam nie grozi. Chyba. Ale pierwszy raz komputer mi aż tyle terytoriów przekazał. Wszystkie, które chciałem. To teraz widzicie, rycerze są równi Osmanom i bierzemy ich na rywala. I w sumie Genui nie mogę, Wenecji nie mogę, bo Genua ma sojusz z Aragonem, który może być jeszcze nam przydatny przez jakiś czas. No i teraz na pewno też chcemy pokasować te fortece, bo na bank nas nie stać na ich utrzymanie. Na bank. Dobra, i prawie już nie tracimy. Prawie. Taktyka. Pierwszy raz to widzę. Ej, i to jest naprawdę mocne. Dobra, ja to chcę. Tylko niestety, najpierw muszę spłacić moje pożyczki. Powiem szczerze, pierwsze raz wiecie, rządowej, tutaj się mocno zastanawiam nad dodatkowym misjonarzem, ewentualnie kupcem. Misjonarzem, bo mamy naprawdę dużo do nawracania, a tej tolerancji, no nie uda mi się zrobić, no nie uda. Wreszcie, za jakimś 10. rerolem Missionary Strength, żeby szybciej nawracać te moje prowincje, tym bardziej, że mam misję na nawrócenie Konstantynopolu, a tutaj mamy trochę tego developmentu. Zerwanie sojuszu z Węgrami to był dobry wybór, bo zobaczcie, już częściej ich atakują. Jest sojusz z cesarzem Holy Roman Empire, zawsze na propsie, nawet gdybym miał teraz stracić w sojuszu Węgrami. Było warto, chociaż ta ma dużą armię. Zdziwiająco dużą armię. Oh my god, jaki drugi okres pokoju z Imperium Osmańskim. No trudno, poczekamy. Mam małe XD, mam dwóch generałów, dwóch admirałów, limit 2x2, a przepłacam. O co chodzi? Ej, a ten gdzie się ukrywał? What the fuck? Jego tu nie ma. Wielka rozbudowa floty, bo za 8 lat toczymy wojnę z Osmanem. Konstantynopol nawrócony. Dobra, skoro i tak nie będę miał tolerancji heretyków i hatenessów, no to wprowadzamy większą siłę nawracania. I fascinating! W Konstantynopolu, jak miło. No teraz pieniążki się będą zgadzały. Ile to miasto ma modyfikatorów? Pierwsze idee! I powiem wam szczerze, nie wiem co wybrać. Religijne, ilościowe i handlowe. Uwielbiam pod to grać. Ale kusi mnie strasznie, żeby zagrać pod Divine Ideas i połączyć je z Infrastructure, bo dostajemy trzeciego misjonarza. Mogłoby być to bardzo mocne. Ewentualnie dyplomatyczne, administracyjne i lecimy pod maksymalny podbój. Ale wiecie co? Ja zagram standardowo. Bardzo ciekawe. Kończy nam się trus z Osmanem, a oni zjedną technologię do tyłu militarną. Jak to się stało? Wreszcie! Tylko przed wojną musimy spiracić wszystkie prowincje osmańskie, bo jak mamy okres pokoju, to nie możemy tego robić. Imperium Osmańskie ma wojnę z Polską. I w sumie nawet dobrze, bo Polska raczej nic nie weźmie. Dlatego my też atakujemy i do pomocy wezwiemy Austrię. Chociaż może tak nie od razu. Naprawdę, Osman, prosisz mnie o przejście w momencie, kiedy mamy wojnę. Dobra, wysłał mi to wcześniej. Czas, by nasza flota zajęła się osmańską i handlową, jemu topimy dosłownie. I teraz przejdźmy do wojny, znaczy do bitewnej floty. Ej, też ładnie topimy. Potężni jesteśmy na morzach. 8 galer na dno. W ostatniej chwili. Uff. Dobra, spróbujmy wyfarmić sobie troszeczkę Warscore'a na wygrywaniu bitew. I co ja robię tą sztuczkę, że po prostu chowam moją flotę, no i puszczam przeciwników. Jak tylko te 8000 przejdzie, to wypływam flotą, więc trzeba to robić bardzo, Litwa, serio. Płyń stąd! Ale dobra, nie, wygląda na to, że z Akunulem nie mają wojny, więc zawsze to mi nabije. Okej, okay, Polacy przechodzą i uciekają od razu. Nie, Austrio! Boże, po co ja wzywałem ten kraj do tej wojny, ja nie wiem. Nie uwierzycie, Austrii dałem tutaj cel, żeby poszła, tak na wszelki wypadek, żeby
żeby nie obrywało od Osmana. Idzie! Ej, coś poprawili w AI w międzyczasie? No dobra, nie tam miała iść Austria, ale ta fortecja też jest okej. Okay. Nie no, serio. Druga wojna, w której bot mnie kieruje w wojnie z Osmanem. Ja tego nie rozumiem. Osman został zmuszony do wypuszczenia Eretny. Oh my god, jaki fuks! Dobra, robimy siatkę szpiegowską i atakujemy ten kraj. Tutaj na Osmanie już mamy na maksa, więc zdobędziemy raczej szybko te forte. Blokada morska Tunisu i kończymy z nim wojnę. Jeszcze nie? Aha, bo ktoś odblokował stolicę. Super, dzięki. Dobra, na razie tylko pieniążki niech nam dadzą. Okej, z czarną owcą albo białą, nieważne. Bierzemy pokój. Okej, i do stworzenia na tym Empire potrzebuje tych kilku prowincji, więc postaram się je wziąć w tej wojnie. Ej, i mamy to. Nawet wojenne reparacje. Super. Tak, tym razem pamiętałem, żeby zdobyć Kosowo. I wiem, to był bardzo duży błąd, że nie zdobyłem tego na samym początku. Nikt nie jest po prostu idealny, no. Odczepcie się ode mnie. Dobra, i w sumie tę fortecę w Konstantynopolu już możemy skasować. Nie będzie nam potrzebna. Oh my god, muszę rozbudować to miasto. Myślę, że też możemy już zerwać sojusz ze Szwecją. Wenecją? No dobra, Wenecję jeszcze ze Szwecją nie pomyliłem. Co to za jakieś takie duże bunty? Shia? Ej, będziemy mieli Osmana Shia? Wow. Dobra, czas zaatakować Wenecję. Austria nam w tej wojnie pomoże. Powinniśmy dać radę. Chyba. Na początku skupię się na bitwach morskich. Po prostu niszczę dominację morską wenecką. Niestety mają też ciężkich okrętów więcej niż ja. Musimy to zrobić sprytnie. Jest! Dwa ciężkie zdobyte, dwa tracili. Więc bitwa wygrana. Tylko zaboli to moją ekonomię. Jeszcze genuańską flotę również topimy. Oh my god. Przez chwilę myślałem, że to i oni mają 5 ciężkich okrętów. Ale nie, oni już nawet nie mają żadnego okrętu. W międzyczasie rozwijam moją kopalnię złota i ponownie topimy resztki weneckiej floty. Dobra, Genui pozbywamy się z tych wysepek naszych. Bierzemy plus potem jeszcze wojenne reparacje. Patrzymy, jak Austriacy są anihilowani. Nie wierzę w to. No nie, Wenecja jeszcze ma flotę. No, miała przynajmniej. Kiedy coś takiego widzisz, to możesz tylko poklaskać botowi i mu bardzo ładnie podziękować za zrobienie i wygranie wojny dla ciebie. Nie mogę, nie mogę. To jest tak piękne. Jedyne rozwinięcie z ery, jakie wezmę, to agresywna ekspansja. Zdobywamy więc stolicę. Mamy sporo manpowera. Szturm. No może teraz trochę go mniej będzie. I anihilujemy całą wenecką armię. No już, wycofujcie się. Pauza. Wypływamy. Na razie. I dzięki temu zdobywam wszystko, co chciałem w tej wojnie. Temu możemy stworzyć już Latin Empire. W następstwie czwartej krucjaty powstało Imperium Łacińskie w Konstantynopolu. Zwracam się do spuścizny upadłego Imperium Bizantyjskiego. Region po raz kolejny znajduje się pod rządami katolickimi, tym razem po kampanii podboju rycerzy. I raczej Konstantynopol jest nasz. No, kolor już nam się zmienił. Zmieniła nam się również nasza... Okej? Okay? Dostajemy permanentne casus belli religijne. Ej, to nie potrzebujemy idei religijnych za bardzo. A jakie idee mamy? Dyscyplinka, szybsze nawracanie heretyków. Dzięki, ale już nie potrzebuję. A reszta taka bym powiedział. No, okej, okay, fajne, pod kawalerię. To bardzo mocne. To również bardzo mocne. Okej, okay, wygląda to dość ciekawie. Będziemy mieli z 5-6 misjonarzy, jak skończymy wszystko. I powiem wam szczerze, nie jestem pewien, co się stanie, jeżeli wykonamy tą misję w drugiej kolejności. Czy nadal będę mógł się stanąć Jerozolimą? Nie wiem. I myślę, że to sprawdzimy w dalszej części tego odcinka. Dlatego na razie przyjmę tę ideę i polecimy dalej drogą Imperium Łacińskiego, żeby podbić teraz dalsze terytoria Jerozolimy. Ale nie ukrywam, że zamiast tych Divine Ideas tutaj bym tak widział na tym arystokratyczne idee. Mega mocny byłyby na tym kraju. Eretna, tutaj w okolicy może być tylko jeden kanarkowy kolor i to jestem ja! What the fuck? Co osmańscy jańczarzy robią na mojej kopalni złota? Jeszcze mi zwiększyli autonomię, no co za... O, jaki miły prezent. Dostałem Bułgarię tutaj. Już ją atakujemy. Kusi wie, żeby uczynić Osmana naszym wasalem, bo szczerze mówiąc właśnie możemy doprowadzić do jego totalnego upadku. A i w sumie to zrobię. Albanię czynię naszym wasalem, przyda się. Czas dokonać inwazji wreszcie na świętą ziemię. Z wykorzystaniem naszego Holy War Casus Belli i pomoże nam w tym Polska. Oh my god, ten mameluk mi robi niezłą rzeźnię. Nasze dwie floty się spotkały i w zasadzie moja jest lekko silniejsza. Mam stricte militarną flotę, ale czy damy radę? Nie wiem, bo jakaś misja mi zasłania wszystko. O, to chyba nawet zrobimy. Gdzie jest Odessa? Aha, piękne zwycięstwo, piękne. 10 okrętów transportowych poszło na dno. Teraz naprawmy moje statki. Myślę, że pójdziemy totalnie w reformę armii. Coś czuję, że może mi się przydać. Czy wszyscy mają silniejszą armię ode mnie? Ja się nie dam moich prowincji, które już zająłem. One będą zawsze... Wow!
Zrobiłem im krzywdę. Uwielbiam zwabiać po prostu boty w takie pułapki, gdzie zostają na przykład minus 2 podczas bitew i anihiluję im całe armię. No to jest tak pięknie. No i wycofujemy się tutaj, spaliłem tą prowincję. Idealna prowincja do niszczenia armii. Jak to się pali, jak to się pali, nie mogę. Uwielbiam to. No to czekamy do pierwszego, żeby zrobić standardową sztuczkę na drugą wojnę, bo zobaczcie, Mameluk gwarantuje Cyprowi. Posprawdzałem też, czy wszystkie forty mam wyłączone, te, których nie zdobywam, bo zdobywam aż 3 w tej wojnie. Wiem, celu głównego nie zdobywam, ale trudno, weźmiemy go następnym razem. Koalicja też jakaś tu nam grozi, ale się tym nie przejmujemy. Wow, ale straty. I w tym bardzo dużo moich. I na pauzie atakujemy Cypr. Patrzcie, Mameluk odpowie, a nasze wojska od razu wysyłamy na odpowiednie fortece, żeby je teraz jak najszybciej zdobyć i wyjąć Mameluka na przykład tylko i wyłącznie za pieniądze, bo obecnie stoją puste. Tylko stolica ma 1000 załogę, ale tutaj to nawet się nie zastanawiam, od razu to szturmuję, bo wtedy możemy uderzyć od razu na Aleksandrię, która obecnie ma 160 osób załogi. A to nam po prostu wpadnie za darmo na tiku. O, czyli jak to dojdzie do końca. No i w zasadzie Mameluk od razu się poddaje, bierzemy pieniądze, wojny reparacje. Mała szybka wojenka. I powiem wam, to jest tak dobry sposób wciągania Mameluka w wojnę i resetowania trusa, że ja sobie zostawię ten kraj do podbicia na później. Ale możemy teraz polecieć dalej z naszymi misjami i czy chcemy przywrócić szpitalników? Czekaj, wypuszczam knightów? Ale to jest śmieszne, wiecie co, ja sobie to zobaczę. Oh my god, wypuściłem kraj, którym grałem. Ciekawe co by było, gdybym nadal był rycerzami i kliknął tą misję. Czy dostałbym te bonusy ja? Że za szybko stworzyłem Latin Empire. A i zapomniałem o jednej rzeczy, którą przecież chciałem zrobić dużo, dużo wcześniej. Zmienić kulturę turecką na naszą główną. I jako, że się trochę zagapiłem, to odpinam Macedonię i parę tam innych obszarów i uczynię kulturę turecką naszą główną. Tak, to jest co najmniej dziwne. Mogę stworzyć Rum. Tego się chyba nikt nie spodziewał. Wiem, że nie mogę, bo to wymaga być w grupie religijnej muslim. A zrobiłem turecką kulturę naszą główną, bo zobaczcie ile jest tutaj kultur z tej grupy. To wszystko będę podbijał bardzo szybko teraz. Tylko ci nowi doradcy w Imperium Łacińskim są trochę dziwni. Aha, ale zmieniło mi to doktrynę morską. No, niekoniecznie już potrzebuję tamtej, więc dojadamy teraz te pomniejsze islamskie państwa. Kolonializm nam się ładnie rozprzestrzenia, więc za chwilę go wprowadzimy. I atakujemy kolejny raz Mameluka. Tutaj już go wykończymy, super. Ej, tylko 10 tysięcy mu gdzieś zostało? Gdzie? Infrastructure Ideas też byłby dla nas całkiem fajne. Goods Production Modifier plus 10%, Global Trade Power, Reinforcement Peace, Reinforcement Cost. Bardzo dobre. Bo tak nie czuję, żeby religijne idee były tutaj potrzebne tak naprawdę w tym momencie. No to teraz podbijam prawie wszystko, co chciałem. Została mi jedna prowincja. W zasadzie robimy tą samą sztuczkę, co wcześniej. O, napis się naprawił. Ciekawe, ale coś przeczuwam, że Cypr jeszcze mi się przyda, więc... I teraz co się wydarzy? Jak zrobimy tą misję. Tak, miasto jest nasze. Jakie to mocne. Aha, po prostu to mogę teraz zrobić. Nie, naprawdę brakło mi tylko jednej prowincji. Och. Okej, okay, muszę wykonać pewną misję na nawrócenie Hercegowiny na katolicyzm. I doprowadziłem do... Jakiś achievement zdobyłem. To ja go nie miałem? Okej. Okay. Dobra, bierzemy się za ruskich. Bum, bum, bum. W sumie to zapomniałem korzystać z banku rosyjskiego wcześniej. A mogłem to robić. Nie wiem czemu. We wszystkich moich ostatnich kampaniach Moskwa musi nawet Polsce coś dam w tej wojnie. Imperium się prezentuje znamienicie. A teraz zobaczmy, co się stanie, jak to kliknę. O, jestem biały. Przez sekundę myślałem, że wypuściłem znowu tylko Jerozolimę w tym miejscu. Forma rządów to nadal Crusader State. A zmieńmy. I te idee... Jak dla mnie to te idee są chyba słabsze od łacińskich. Ale misje zostały te same. Polecam zobaczyć ten odcinek, gdzie gram Węgrami. Ten kraj również ma bardzo ciężki i ciekawy początek, a następnie buduje z Węgier imperium kolonialne. I toczę wojnę z tymi Niemcami.